Około 20 godzin przebywał na dachu mieszkalnego wieżowca w Jastrzębiu-Zdroju 31-letni mężczyzna, któremu najprawdopodobniej zostanie postawiony zarzut morderstwa. W tym samym budynku w niedzielę zostały znalezione zwłoki 79-letniej kobiety. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, to babcia mężczyzny. Łukasz Kądziołka. Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju przez wiele godzin wpatrywali się w dach bloku przy ulicy Katowickiej. Przez łącznie 20 godzin na dachu stał mężczyzna. Akcja służb zaczęła się około godziny 19 w niedzielę. Chwilę wcześniej policjanci weszli do jednego z mieszkań w tym samym bloku, gdzie odnaleziono zwłoki starszej kobiety. Policjanci prowadzili na miejscu czynności pod nadzorem prokuratury. Tak jak już mówiłam, mężczyzna jest spokrewniony z 78-letnią kobietą. Nasze czynności będą wyjaśniały, czy osoba, 31-letni mężczyzna na dachu, ma związek ze śmiercią 78-letniej kobiety. Mężczyzna stał blisko krawędzi, a policjanci z nim negocjowali. W końcu udało im się doprowadzić do sprowadzenia 31-latka na ziemię. Akcja zakończyła się około godziny 14. Mieszkańcy twierdzą, że mężczyzna na dach wszedł po zamordowaniu swojej babci. No kiedy ja się widziałam? W czwartek? W tamtym tygodniu? W czwartek, piątek? Tu nawet pod Biedronką też mówili mi, że szła. O, zawsze mi się kłaniała. Tam chodziłam na kawę nieraz do nich, do tej babci. I ona się okropnie go bała też. To wiem z tego, bo ona mi osobiście mówiła, ta babcia, że się go bała. Zdaniem mieszkańców motyw morderstwa mógł być finansowy. Wnuczek nie pracował i miał zabić 78-latkę, ponieważ ta odmówiła mu pieniędzy. Służby takiej wersji wydarzeń na razie nie potwierdzają. Dzisiaj prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa Jadwigi M. Zwłoki zostały odnalezione w dniu wczorajszym i prawdopodobnie wszystko wskazuje, że wczoraj zginęła też. Wykonujemy czynności, planujemy dalsze czynności. W dniu wczorajszym na przykład zaplanowana jest sekcja zwłok. Natomiast z uwagi na dobro śledztwa, na planowane jeszcze czynności, nie mogę zbyt dużo informacji udzielać. Okoliczności wskazują, że przyczyną było zabójstwo. Mężczyzna trafił na razie pod opiekę lekarzy. Mimo że na dachu spędził prawie dobę, to wyszedł z bloku o własnych siłach.